Cześć kochani, pokażę Wam dzisiaj, jak na szydełku zrobić dużą torbę. Zrobimy ją ze sznurka bawełnianego, więc powinno pójść w miarę szybko, ona do tego będzie dzięki temu dosyć sztywna i wytrzymała. I pokażę Wam też, jak zrobić te paski. Oczywiście zamiast nich możecie wykorzystać jakieś stare paski do jakiejś starej torebki i nie będzie z tym żadnego problemu, nawet powiedziałabym, że będą bardziej wytrzymałe. No ale oczywiście, jak wiadomo, decyzja należy do Was. No to co? Zaczynamy? Użyjemy włóczki Court Yarn od Yarnartu. Jest to sznurek bawełniany z rdzeniem, nieskręcany. To takie trochę połączenie klasycznego sznurka z t-shirt yarnem. Mamy tutaj 73 metry w 250 gramach, czyli włóczka bardzo gruba. Polecają nam szydełko 15, ale my zdecydowanie użyjemy mniejszego. Będą nam potrzebne 4 motki w 3 kolorach. Szydełko 10 mm, ale tutaj polecam popróbować i dobrać własną grubość, bo każdy przerabia oczka trochę inaczej. Do zamocowania pasków użyję jeszcze kółeczek do bryloczka. No i mogą nam się przydać znaczniki. Tak jak mówiłam, ja zużyłam 4 motki. Jeśli inaczej rozłożycie kolory, to jest szansa, że wystarczą Wam 3. Zaczniemy od zrobienia sobie owalu, a potem dookoła niego będziemy dorabiać torbę na wysokość. Na początek robimy łańcuszek o długości 23 oczek. Jeśli chcecie, żeby torba była bardziej podłużna, to oczywiście możecie zrobić więcej. Mój spód z 23 oczek miał ostatecznie jakieś 12 na 40 cm. Robimy 2 półsłupki w drugie oczko od szydełka. Teraz przez kolejne 20 oczek dodajemy po jednym półsłupku. Staramy się robić w miarę ciasno, ale bez przesady. Nie walczymy ze sznurkiem, bo nabawimy się tylko odcisków i obolałych nadgarstków, a nie o to tutaj chodzi. Na końcu powinniśmy mieć jedno wolne oczko i w tym oczku robimy teraz 4 półsłupki. Ponieważ to ostatnie oczko, to ono będzie nam się rozszerzać, ale nie przejmujemy się. Ściągamy mocno za końcówkę, żeby oczka ułożyły nam się w okrąg. I teraz, idąc wzdłuż drugiego boku owalu, robimy 20 półsłupków. Wbijamy się w drugie oczko początkowego łańcuszka. W następnym oczku przerabiamy 2 półsłupki. Teraz, w pierwszym oczku, które zrobiliśmy, musimy zrobić oczko ścisłe. I jedno oczko łańcuszka. I mamy pierwsze okrążenie. Odwracamy robótkę. Robimy teraz jeden półsłupek w pierwszym oczku. I 2 półsłupki w kolejnym. Znów robimy 20 półsłupków wzdłuż krawędzi. Kiedy dojdziemy do naszych 4 oczek z poprzedniego rzędu, to w pierwszym robimy 2 półsłupki,
kolejnych dwóch po jednym. I w następnym znowu dwa. I wracamy z powrotem z kolejnymi 20 oczkami. Na końcu znów robimy dwa półsłupki w jedno oczko. I jeden zwykły półsłupek. Łączymy znowu oczkiem ścisłym. Robimy jedno oczko łańcuszka i mamy drugie okrążenie. Odwracamy. Żeby się nie pogubić, w miejscu podwójnych oczek możemy zamontować sobie znaczniki. Zaczynamy od jednego półsłupka, a potem w miejscu znacznika dodajemy dwa półsłupki. Dodajemy po jednym półsłupku w kolejne 21 oczek. Robimy teraz dwa półsłupki w jednym oczku. I dwa zwykłe półsłupki w dwóch kolejnych oczkach. I powtarzamy to 3 razy. Więc oprócz miejsc oznaczonych znacznikiem, podwójny supełek znajdzie się też na środku przejścia. Odkładamy sobie znaczniki z powrotem. Teraz dodajemy kolejne 20 zwykłych półsłupków. Na końcu rzędu dodajemy rozszerzenie. Dwa pojedyncze półsłupki. Znowu rozszerzenie. Zakładamy znowu znaczniki i łączymy okrążenie oczkiem ścisłym. Robimy jedno oczko i odwracamy. Zostało nam ostatnie okrążenie dna. Zaczynamy od dwóch półsłupków w jedno oczko. Potem dwa zwykłe półsłupki. I znów jedno rozszerzenie w miejscu znacznika.
dwa zwykłe półsłupki. Dalej znów mamy 20 zwykłych półsłupków. Zdejmujemy znacznik i dodajemy znów rozszerzenie w jego miejsce. Czyli 3 rozszerzenia po tej stronie z 2 półsłupkami przerwy. I dalej tradycyjnie bok z 20 półsłupków. Potem mamy rozszerzenie. I 2 zwykłe półsłupki. Łączymy oczkiem ścisłym i dno mamy gotowe. Dalszą część torby będziemy tworzyć, dodając po prostu po jednym półsłupku w każdym oczku. Kolejne nowe okrążenie będziemy zaczynać od oczka ścisłego i jednego oczka łańcuszka. Ja staram się je robić dosyć ściśle, żeby szef nie rzucał się tak w oczy. Po kilku okrążeniach zmieniłam kolor na błękitny w taki sposób, że oczko ścisłe na końcu rzędu robiłam już nową nitką. I kolejne oczka robimy już nowym kolorem. Przerabiamy w ten sposób, zmieniając sobie kolory w razie potrzeby, dopóki nasza torba nie będzie wystarczająco duża. Moja ostatecznie ma około 30 cm wysokości. Zrobimy sobie teraz paski. Zaczynamy od zrobienia łańcuszka o takiej długości, jaka będzie nam odpowiadać. Ja zrobiłam 42 oczka, bo wiem, że te paski mocno się jeszcze rozciągną. I teraz w każdym oczku tego łańcuszka robimy półsłupek. Na końcu odcinamy nitkę i przeciągamy przez oczko. Pomagając sobie narzędziami, przeciągamy kółeczko od breloczka przez nasz pasek w taki sposób, żeby jak najlepiej się trzymało. Końcówki przeciągamy do środka. Zaraz się zajmiemy ukrywaniem ich. Następne kółko zakładamy na drugi koniec paska. I w ten sam sposób wykonujemy drugi pasek. Dla pewności zszywamy sobie końcówki sznurka mocną nicią, na przykład do dżinsu.
Kiedy nasza torba jest już skończona, to doczepiamy do niej paski, jakieś 3-4 rzędy od góry. Pilnujemy, żeby kółka były zaczepione przynajmniej o dwa oczka, bo będą musiały utrzymywać tak naprawdę cały ciężar. Na końcu musimy jeszcze poukrywać wszystkie pozostałe nitki. Obcięte końcówki polecam jednak dla pewności przeszyć nicią. I co? Nasza torba jest gotowa! Jeszcze nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak Wam poszło, więc koniecznie chwalcie się zdjęciami swoich torb w komentarzach, dawajcie suby, łapki w górę i wpadajcie do naszej grupy na fejsie. No i co? Do następnego!